Dzień dobry. Jestem ciocia Zosia. Ciocia Zosia Dragan. Pewnie się dziwicie, czemu was witam w łóżku. No tak, no ale dzisiaj chcemy pomówić, jak się żyło w wiejskiej chacie 100 lat temu. 100 lat temu i więcej. Jesteśmy właśnie w takiej starej wiejskiej chacie, co ma 140 lat. No i chcę wam o tym opowiedzieć. Wyobraźcie sobie, że jest bardzo mroźna zima, dużo śniegu, a ja tu leżę, słuchajcie, tak, gruba pierzyna, chusta na głowie, grubaśna koszula, pod tą koszulą jeszcze koszula. Pierzyna, słuchajcie, ma 6 kilo pierza dartego i kwapu. Wasze kołdry, no jeżeli w ogóle są z pierza, mają kilo, półtora, a ta ma 6 kilo pierza, słuchajcie. Dlaczego? Bo w wiejskiej chacie zimą było bardzo zimno. Jak zimno? Zaraz zobaczycie. Strach wyjść. Czekajcie. Muszę się tu z tego łóżka i z tej pierzyny wyplątać. Tak. Skarpety sztrykowane, grube z wełny. No tak, zimno było. Jeszcze się przykryję troszkę. I od czego tu zacząć, jak tak zimno? No pewnie powiecie, że trzeba zrobić ogień. Jest piec, piec tak zwany w kuminie. Ja wyjęłam dymnicę, tak. No, poczekamy, aż nam się ładnie ogieniek rozpali. Słuchajcie, tu jest lód. W chacie wiejskiej rano przy mrozie po prostu woda była zamarznięta. No i będę gotowała kawę na rano. To, co widzicie na ramionach Basi, to siundy. Dzięki temu można było przynieść do chaty dwa wiadra wody. Nie było bowiem wodociągu, nie było kranów i całą wodę trzeba było przynieść na ramionach ze studni. No a gdy wywal z wyrów te bębny, w nocy długo kusia zaś nie idzie wywalić. Czas, żebyście poznali najmłodszych mieszkańców tej izby. Kacper, Kaja, ta godzina, a wy w wyrach leżycie. No dali stawać, bo do szkoły nie zdążycie. No dali, chodźca Kaja, chodźca Kacper. Hej, a wy gdzie za stół się za robę wolocie? Najprzód do ustępu, rączki umyć, a zaś do stołu. Już wozimy, już, dali. Jak widzicie, do ustępu, czyli do ubikacji wychodzą na zewnątrz domu. Dlaczego? Dlatego, że w tym domu i w tamtych domach wówczas nie było, słuchajcie, łazienek, nie było ubikacji. Ubikacja była na zewnątrz, nazywa się ustęp, tak? Który będziecie mieli zresztą okazję też zobaczyć. Natomiast łazienki nie było w ogóle. Myto się w misce, a raz w tygodniu, w sobotę, grzano dużo wody, wystawiano faskę, czyli drewnianą wanienkę i wtedy wszyscy się kąpali. Słuchajcie, zobaczcie, ręczniki może nie były najpiękniejsze, ale za to były schowane zawsze za pięknie wyszywanym takim obrusikiem, tak? Tak wyglądał kącik czystości dawniej. Słuchajcie, chleby pieczono w domu, w chlebowych piecach. Pieczono je bardzo duże. Takie duże chleby się piekło. To jest właśnie chleb z pieca chlebowego. Jak gospodyni go kroiła, słuchajcie, tak się chodziło, ale gospodyni nie chciała sobie pobrudzić bluzki. Dlatego, kiedy kroiła chleb, zakładała fartuch tutaj i kroiła ten ogromny chleb dużym knypem. Na śniadanie rano jedzono polewkę. Polewkę, czyli zupę z mleka, zaciągniętą mąką, a w to wkrojony był właśnie taki swojski chleb, tak? No, zjedźcie ładnie zupkę, a ja wam zrobię po skipce do szkoły. Dziewczynki do szkoły chodziły w sukienkach i w tak zwanych fartuszkach całkowitych, ale zwróćcie uwagę, chodzili na bosaka. Oczywiście nie zimą, tak? Ale już od wiosny na bosaka. Dzieci nie miały pięknych tornistrów, pięknych plecaków, książki, szczególnie chłopcy i zeszyty, a było ich nie tak dużo jak u was, nosili ściągnięte paskiem. W młodszych klasach nie było w ogóle książek, a pisało się na tabliczkach.
dzieciom, czy tacie do pracy, zawijano chleb, śniadanie w płótno, w kawałki płótna. No, zgadnijcie, co tu się mieści za tymi tajemniczymi drzwiczkami. Żaden, nawet najmniejszy domek nie mógł się obyć bez spiżarki. Tak, zobaczcie, co tu wszystkiego jest. Tu gospodyni miała swoje zaprawy. Tu mamy też ciekawe rzeczy, bo to są do robienia chleba. Dzieża, sito do mąki, tak zwane kupunki, gdzie się chleb wyrabiało, deski, gdzie chleb wyrastał, tak? Tu z kolei jest też coś ciekawego, bo tu jest piec chlebowy. O, w języku ogólnopolskim nazywa się to maselnice, a w Gwarze Wielkopolskiej kierzynki. To jest najstarszy rodzaj kierzynki. Tu wlewało się mleko, przepraszam, śmietanę kwaśną. W środku był taki tłuczek. Zamykało się to szczelnie. I potem ubijało się długo. Czasami pół godziny trzeba było tak robić, żeby masełko się ubiło ze śmietany w masło. My zrobimy masełko inaczej, tak żebyście wy w domu też sobie mogli takie masełko zrobić. Jeżeli chcecie sobie zrobić czy ser, czy masło w domu, musicie kupić mleko w mlekomacie. Wtedy pozostawicie je w takiej temperaturze pokojowej, śmietana wyjdzie do góry, zbierzecie ją, taką śmietanę, tak? I tą śmietanę trzeba oczywiście przelać do jakiegoś dosyć dużego słoika. Dosyć dużego słoiczka, tak? Ona jest taka bardzo gęsta, tak? I ten słoiczek się zakręca szczelnie i zaczyna się robić masło. Masło będzie robiła Basia, tak? Słuchajcie, to robienie tego masła trwa dosyć długo. W maselnicy, czyli w tej kierzynce, którą wam pokazywałam w izbie, może poszłoby to łatwiej. Trzeba mieć trochę cierpliwości i sobie cały czas równo słoiczkiem ruszać. No, tak wam powiedziałam, no trzeba się trochę z tym masłem uzbroić w cierpliwość, tak? A jak to masło? Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Tak? W tej chwili to wygląda jak bita śmietana. Ale już niedługo zacznie się z tego wytwarzać masło. A wy możecie z panią podyskutować, co oprócz masła powstanie w tym słoiku. I co? Mamy masełko? Mamy masełko. I co zrobimy teraz z masełkiem? Proszę bardzo. Przecedzamy. Tak. Tu mamy masełko. I co jeszcze mamy? Na pewno już z panią stwierdziliście. Co jeszcze mamy? No niestety nie możecie spróbować, ale jest to oczywiście maślanka. A? Maślanka. Dobra? Dobra. Bardzo dobra maślanka. A to jest centryfuga, czyli wirówka do mleka. Wlewano mleko i kiedy kręcono korbką, to wtedy do jednego pojemnika leciała śmietana, a do drugiego pojemnika leciało chude mleko. Słuchajcie, teraz z tego mleka chudego, odciągniętego, zrobimy ser. Ale oczywiście znowu, słuchajcie, ono musi być skwaśniałe. Nie takie świeże, odciągnięte, tylko skwaśniałe. Jak macie mleko z mlekomatu, postoi ze dwa dni, czasem trzy, zależy jak ciepło, to zrobi wam się kwaśne mleko. To kwaśne mleko stawiamy na ogniu. No takim niezbyt, słuchajcie, ja mam angielkę, tak, ale no jak na gazie, to na minimalnym ogniu, tak? Albo też na jakiejś płycie, tak, ceramicznej, na bardzo takiej temperaturze niskiej. No i to mleko w tej chwili, jak to mówią w Bukowcu, się ogrzywa.
zrobiły się grudeczki i zrobiła się serwatka. Oczywiście teraz trzeba to przecedzić. Basia trzyma. Przykrywamy. I jak to tradycyjnie w Bukowcu się robiło, nakładało się na to kamień. I ten kamień przez kilka godzin tak sobie leżał, aż należycie się wszystko odcisnęło i wtedy był ser. No to zaraz zobaczymy, co nam wyszło z naszego twarogu. Proszę bardzo. Jak widzicie, nie jest to wielka sztuka zrobić taki twarożek. Pycha. Bardzo dobry twarożek. Nauczymy się właśnie tej piosenki Sioła Baba Mak, tej zabawy. Po pierwsze nauczymy Was, jak się schwytać. Musicie oczywiście się dobrać w pary. Myślę, że siedzicie właśnie w ławkach. Stańcie sobie obok ławek w parach i pokażemy Wam właśnie chwyt, jak się trzeba chwycić i jak się robi zwroty. Myślę, że wszyscy już stoją w ławkach, w parach. Popatrzcie uważnie. Kaja i Kasper pokażą Wam, jak się robi chwyt. Tak, może jeszcze raz, pomalutku. Puśćcie tą rączkę. Tak, najpierw. Tak, i teraz drugie ręce. Tak, jak się robi zwrot? 3, 4, ciach. Jeszcze raz, 3, 4, ciach. Jeszcze raz i ciach. Tak, tak się robi zwroty. Poćwiczyliście zwroty? Jeżeli nie, to poćwiczcie przez chwilkę zwroty. Myślę, że Wam świetnie wychodzi. No, chodźcie. No i teraz oczywiście nauczymy się tych sekwencji, które mówicie. Sioła baba Mak nie wiedziała jak. Powtarzamy. Adziot wiedział, nie powiedział, a to było tak. Powtórzymy teraz wszyscy razem. Tak, wy powtarzacie razem ze mną, z Kają i z Kacprem. Sioła baba Mak nie wiedziała jak. Adziot wiedział, nie powiedział, a to było tak. I oczywiście na słowo tak następuje zwrot. Sioła baba Mak nie wiedziała jak. Adziot wiedział, nie powiedział, a to było tak. Sioła baba Mak nie wiedziała jak. Adziot wiedział, nie powiedział, a to było tak. Sioła baba Mak nie wiedziała jak. A to było tak. To teraz proponuję, żebyście się z Kają i z Kacprem przez chwilę obawili w klasie. Tak? My będziemy Wam pomagali. Sioła baba Mak nie wiedziała jak. Adziot wiedział, nie powiedział, a to było tak. Kaja, która chodziła do szkoły z tabliczką, miała zadanie domowe na tabliczce. Albo też miała się na przykład nauczyć jakiegoś wierszyka. Natomiast Kacper, starszy, miał zadanie domowe już do napisania, ale zwróćcie uwagę, że trzeba było pisać piórem maczanym w atramencie. Kobiety na wsi nie próżnowały. Słuchajcie, już odciągnęliśmy mleko, zrobiliśmy syr, zrobiliśmy masło, tak, tu ogród, jeszcze pole, ale teraz mamy jeszcze coś. To jest wełna owcza, ścięta z owcy. Za chwilę zobaczycie też kołowrotek, czyli urządzenie, dzięki któremu kobieta przerabiała tę wełnę w nić, wykorzystaną potem do tkania lub sztrykowania. A tak wyglądało pranie. Nie było oczywiście prądu, to nie było pralek. Żeby coś uprać, trzeba było namydlić, a potem
zetrzeć brud na takiej właśnie tarce. Co robią te panie? Drąbieże. Czyli obrywają od twardej części piórka puch, wypełniano tym poduszki, pierzyny, a robiono to przeważnie wieczorami. Nie było prądu, pamiętajcie. Co zrobić, gdy robiło się ciemno? Wszystkie pomieszczenia oświetlane były lampami na naftę. Na dole ten płyn, który tu widzicie, to nafta. Jest knot, barwiła się tochta, a nafta to petrol. Tak? Musimy ten knotek trochę wykręcić, bo się upalił. Tak, wykręcamy. No i teraz zwyczajnie trzeba knotek podpalić. Trzeba ją wyregulować. O, starczy, starczy. Nakładamy tak zwany cylinder. Tak? A troszeczkę można jeszcze podkręcić tą naszą lampę. Słuchajcie, i takimi lampami oświetlano wszystko. Co robi Basia? Sztrykuje, tak? Sztrykuje, czyli robi na drutach. Widzieliście, jak się koło wrotki robi wełnę. Ta jest akurat farbowana już, tak? Bo wełnę można było farbować na różne kolory. I co, Basia, robisz? Co to będzie? Chusta. Chusta. Będzie to chusta. Natomiast bardzo ciekawe rzeczy robi tu ciocia Iza. Ciocia Iza zajmuje się robieniem kopek. I to jest właśnie, możecie zobaczyć, jak to się robi. Oczywiście każda kopka ma tak zwane dęko. To jest bardzo stare, autentyczne dęko, tak? Natomiast tu już mamy taką innego typu kopkę z tymi właśnie haftami, które na tiulu bawełnianym robi ciocia Iza. Ciocia Iza robi jeszcze jedną bardzo, bardzo bukowiecką rzecz, a mianowicie frywolitki. Frywolitki robiło się czułenkiem. Jak żyło się w chacie wiejskiej 100-120 lat temu? Jak zapewne zauważyliście, ludzie żyli wtedy biednie, często nawet bardzo biednie. Dzieci w wieku 8-10 lat musiały iść na służbę, gdzie za wyżywienie pracowały, pasły gęsi, krowy. Ludzie pracowali bardzo ciężko. Dzieci w szkole były zwykle 3-4 godziny dziennie. Zeszyty miały tylko w starszych klasach. Pisały w nich piórem i atramentem, a młodsze dzieci miały tabliczki i rysik. Pamiętajcie, nie było wtedy prądu. Oświetlano domy lampami naftowymi. Nie było bieżącej wody. Wodę noszono często daleko w wiadrach. Nie było łazienek. Ubikacja była na dworze, tak zwany ustęp. Myto się w miskach. Prano ręcznie na tarach. Nie było też gazu. Wszystko gotowano i pieczono w piecach na drewno. Ludzie byli wówczas niemal samowystarczalni, czyli sami robili sery, masło, piekli chleb, wyrabiali odzież, wyrabiali codzienne obuwie. Robili to ręcznie, bez pomocy maszyn. Ale pamiętajcie też o tym, że pomimo ciężkiego życia znajdowali czas na zabawę, na tworzenie pięknych haftów, przedmiotów, ozdób. Sami też tworzyli muzykę, piosenki, tańce. Jeżeli chcecie to zobaczyć, obejrzyjcie naszą lekcję. Dudki ładnie grają.